Młodziki, orliki i juniorzy z województwa śląskiego i małopolskiego zmierzyli się po raz kolejny w turnieju piłki nożnej dzieci. Turniej był ostatnim akordem obchodów jubileuszu 65-lecia LKS Ciężkowianka Jaworzno. Lubię piłkę nożną i podoba mi się taki turniej, gdzie mogę zagrać i pokazać swoje umiejętności. W sobotę 5 grudnia po raz pierwszy w hali sportowej Miejskiego Centrum Kultury i Sportu dziewczęta i chłopcy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych orlików. Rocznik 2006, młodzików rocznik 2004 oraz juniorów rocznik 1997 i młodsi. Podstawowy cel to jest popularyzacja piłki nożnej w środowisku młodzieżowym, następnie wyłonienie najlepszych drużyn. Tak jak mówiłem, są tu drużyny z całego Śląska i Małopolski. Również to jest kolejny ważny przyczynek. Trzeci też w jakiś sposób przyczynienie się, oprócz popularyzacji, do obchodów mikołajkowych tutaj u nas. Dla juniorów był to zarazem turniej eliminacyjny w ramach Mistrzostw Małopolski Zachodniej. Było wiele sportowych emocji, rywalizacja o tytuł najlepszej drużyny, ale przede wszystkim turniej był świetną zabawą dla najmłodszych piłkarzy dopingowanych przez rodziców oraz trenerów. Ciężą się ręce, chcemy wygrać ten mecz, żeby przejść dalej i bardzo trzymamy kciuki za naszych. Na starcie turnieju, który stanowi dobrą propozycję alternatywnej formy spędzania wolnego czasu, służąc promocji zdrowego, higienicznego trybu życia, stanęło łącznie 15 teamów. Na turnieju oprócz jaworznickich drużyn wystartowali także piłkarze z Siemianowiczanki Siemianowice, Podokręgu Katowice, AKS Wyzwolenie Chorzów, Górzanka Nawojowa Góra oraz MKS Chorzów. Punktualnie o 9 na parkiet wybiegły występujące w najmłodszej kategorii wiekowej orlików drużyny LKS Ciążkowianka i Szczakowianka. Mecz zakończył się remisem 1-1. Ostatecznie w tej kategorii wiekowej zwyciężyła ekipa Akademii Champion. Spotkania orlików były jednak tylko preludium do tego, co zaprezentowali rywalizujący w kategorii młodzików. Drużyny konkurowały w trzech grupach eliminacyjnych, zaś do ścisłego finału awansowali tylko zwycięzcy. W ostatniej minucie przegrywaliśmy i remisowaliśmy 1-1, dopiero w ostatniej minucie strzeliliśmy gola na 2-1 i no w ogóle dlatego jesteśmy w finale. W ogóle bramkarz jakiś taki duży, jakby z rocznika 2003 albo 2. O sporym pechu mogą mówić młodzi zawodnicy Górnika, którzy mimo niezwykle ambitnej postawy ulegli późniejszym triumfatorom reprezentacji Podokręgu Katowice. Podobnie niepocieszeni byli młodzi zawodnicy Ciężkowianki, którym do awansu do wielkiego finału zabrakło jednego gola. W finale katowiczanie pewnie pokonali Akademię 2012 oraz Akademię Champion. Na koniec rywalizowali najstarsi uczestnicy turnieju, zawodnicy urodzeni w 1997 roku i młodsi. Długo dosyć trenowaliśmy, żeby wygrać ten mecz i będziemy grać do upadłego. Ostatecznie zwyciężyła LKS Ciążkowianka Jaworzno, która mogła liczyć na doping swoich fanów. Zwycięskie drużyny otrzymały okazałe puchary oraz pamiątkowe medale.